kochani, temat mojego wystąpienia Ojczyzna w pismach świętego Maksymiliana. Myśląc o świętym Maksymilianie, my wszyscy, jakby tak mechanicznie, mamy przed oczyma jego wielkie dokonania oraz to, jakim był człowiekiem, zakonnikiem, kapłanem, misjonarzem, patriotą, człowiekiem kochającym Polskę. Wiemy, że Rajmund Kolbe, jak usłyszeliśmy to już z poprzedniego wykładu, odziedziczył ze środowiska rodzinnego wiele dobrych wartości. Rodzice przyszłego świętego wyrobili w nim, jak i w pozostałych dzieciach, uzdolnienia intelektualne, ducha inicjatywy, nastawienie społeczne, ducha ubóstwa, służby, patriotyzmu. O czym wiele razy i na różne sposoby sam dawał świadectwo jako chłopiec i młody misjonarz i młody nowicjusz. Przyznam się szczerze, że temat niniejszego wystąpienia stał się trochę tematem kłopotliwym, gdyż święty Maksymilian w swoich pismach wprost o miłości do ojczyzny, do Polski, nie poświęca prawie w ogóle miejsca. Mimo to, czytając pisma świętego, można dojść do wniosku, że sprawa polska, ojczyzna, jego rodacy zawsze były bliskie świętemu. Znając fakty z życia Rajmunda Kolbe i czytając publikacje ojca Maksymiliana, można dojść do wniosku, zresztą jak to było zasugerowane, że w pewnym momencie jego życia nastąpiła jakaś zmiana, która pozwoliła świętemu na odkrycie prawdy, że miłość do ojczyzny sama w sobie nie jest celem życia człowieka, szczególnie człowieka wierzącego i miłującego Boga. Być może stało się to po tym znamienitym spotkaniu z matką, kiedy to bracia Kolbowie, Rajmund i Franciszek, głównie Rajmund, chcieli odejść z zakonu franciszkańskiego. Jak słyszeliśmy, to właśnie matka przekonała obu, aby pozostali w tym zakonie. Jak później Maksymilian przyznawał, że to było zwycięstwo niepokalanej. Być może to wydarzenie i to, co się wtedy stało w życiu, w sercu młodego zakonnika, ugruntowało się po rzymskich wydarzeniach związanych z czarnymi pochodami masonerii. I wtedy kiedy to właśnie brat Maksymilian otrzymał polecenie modlitwy za masonów od swojego przełożonego, co miało go powstrzymać przed pójściem do mistrza masońskiego, aby go nawrócić. Czym było owo przeakcentowanie, przeniesienie akcentu w życiu młodego człowieka? Myślę, że owoc tego przeniesienia akcentu w pojmowaniu tych wszystkich kwestii patriotycznych, miłości ojczyzny, Boga, ukryty jest w programie życia świętego, który zawiera się w jego słynnej sentencji: zdobyć cały świat dla Chrystusa przez niepokalaną. Jego publikacje świadczą o tym, że bardziej liczyło się dobre ludzkie życie, by dojść do niebieskiej ojczyzny, niż o postawę szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, czy chęci ponoszenia za nią ofiar i jej obrony. W przytoczonym haśle życia świętego bynajmniej nie chodziło jedynie o zdobywanie poszczególnych kontynentów przez ewangelizację, o czym mogą świadczyć jego misyjne podróże. Maksymilian sam w swoich kilku konferencjach wygłoszonych do braci w Niepokalanowie wyjaśnia, że chodzi mu o to, by dzięki wstawiennictwu Niepokalanej zdobyć dla Chrystusa siebie samego w całości, cały swój świat. To jest to wszystko, czym się zajmuję, moje zdolności, wszystko, co czynię, kim jestem, także i moje niedostatki, słabości i grzechy. Wszystko ma stać się przeniknięte Bożym Duchem. Chodzi o nasze ludzkie nawracanie się w pełni, w całości. I czynić to należy nie dlatego, że naprawa mojego życia przyczynia się do poprawy jakości życia w ojczyźnie, że dzięki temu w Polsce może będzie działo się lepiej, ale chodzi o to, by uświęcić siebie i innym w uświęcaniu dopomagać. Sama idea rycerstwa niepokalanej, powstania Niepokalanowa czy wydawnictwa wskazują na to, że ich założyciel nie powołał ich do istnienia dlatego, że aby w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczęło dziać się lepiej, ale powołał je do istnienia dla walki o duszę.
To, że w publikacjach świętego nie poruszana jest sprawa polska wprost, nie znaczy, że Maksymilian nie był świadomy, głuchy na te kwestie i nie miał wiedzy o problemach dotyczących sytuacji państwa i na to, co się w nim i z nim dzieje. Maksymilian ma świadomość i wie, kto jest wrogiem ojczyzny, a właściwie jej mieszkańców. Wiele razy pisze o wrogach ojczyzny i wrogach Kościoła. Są to te same osoby, które działają na ich niekorzyść i szkodę i utożsamia jak gdyby Kościół i ojczyznę. Dla niego tymi wrogami są Żydzi, masoni, socjaliści, komuniści, którzy toczą walkę przeciw szczęściu dusz przez publikowanie złych treści w mediach, przez złe nauczanie, przez złe prowadzenie zakładów pracy, poprzez pijaństwo i inne różne złe przywary. W swoich publikacjach podaje też wiele prostych rozwiązań, aby zmienić stan i kondycję życia gospodarczo-przemysłowego. Jednak tak, aby nie ojczyzna żyła w dobrobycie, ale aby zdobyć duszę dla Boga, by żyć w niebie. Przy pomocy niepokalanej pisał, musimy dążyć do tego, aby wierni niepokalanej rycerze znajdowali się wszędzie, a zwłaszcza na stanowiskach tak ważnych jak pierwsze, wychowanie młodzieży, czyli profesorzy zakładów naukowych, nauczycieli, towarzystwa sportowe. Dwa, kierowanie umysłami, czasopisma, dzienniki, ich redagowanie i kolportaż, wypożyczalnie ludowe, lotne biblioteki. Trzy, sztuki piękne, rzeźbiarstwo, malarstwo, muzyka, teatr. I wreszcie nasi rycerze niech staną w każdym polu pierwszymi pionierami i wodzami. A wszystko po to, aby rozpowszechniać dobre treści i wartości na wszelkie różne sposoby dla ratowania dusz. Ojciec Kolbe nie jest ślepy i głuchy na problemy dotykające jego ojczyzny. W swoich artykułach zauważa i komentuje także rzeczywistości dotykające jego rodaków. Brak pracy, bieda, bieda materialna i moralna, niesprawiedliwość, drożyzna, niedostatki i wiele innych. Zauważa też i krytykuje słabość i nieudolność rządu polskiego oraz chylenie się kraju ku upadkowi ekonomicznemu. Jego rozwiązania tych spraw, jakie podaje, jednak zawsze mają prowadzić do zbawienia wiecznego, a nie do dobrobytu materialnego. Święty w swoich pismach nigdy nie nawołuje do jakiejś walki zbrojnej o wolność ojczyzny, nawet w obliczu wojny. Nie wzywa też do pracy u podstaw czy pracy organicznej, aby, jak już było powiedziane, zaczęło dziać się lepiej w Polsce. Nieustannie i wciąż zabiega o uświęcenie każdego, by wszyscy mogli wejść do Ojczyzny Niebieskiej. Trzeba powiedzieć, że święty Maksymilian miał też świadomość wyjątkowości naszej Ojczyzny i jej szczególnej misji względem innych państw świata. Świadczy o tym mało znane jego wystąpienie w Niepokalanowie z dnia 3 maja 1938 roku. Powiedział wtedy do zebranych: Król Jan Kazimierz oddał Matce Bożej siebie i Polskę. Wówczas po raz pierwszy zabrzmiało publicznie Królowo Korony Polskiej. Matka Najświętsza sama okazała, że sobie życzy tej nazwy. Jak to będzie w przyszłości? Z zachodu bezbożnictwo pogańskie, które urodziło z protestantyzmu. Z północy są Prusy Wschodnie, kiedyś ziemie zupełnie nasze. Warmia, Mazury to ziemie polskie. W czasie tego święta chciałem wam przypomnieć to, co jest potrzebne. Nie obejdzie się bez walki. Niepowołani starają się osłabić charaktery, żeby nie było męstwa. Przez radio, w kinach szerzy się zło, by zniszczyć obyczaje. I tu Niepokalana staje, aby uzdrowić wszystkich. Każdy naród ma swoją misję. Tak samo i Polska ma swoją misję. Polska potrzebuje czerstwego zdrowia moralnego i dlatego Maryja staje tu w Niepokalanowie i działa na duszę. Niepokalana prowadzi w przyszłość.
jest coraz więcej czystości obyczajów. Pewne rzeczy wam powiedziałem. Nad morzem są ziemie rdzennie polskie, o czym świadczą nazwy takie jak Szczecin, czy na Śląsku Wrocław. Tamte okolice czekają. Jak opatrzność Boża pokieruje, nie wiemy. Wiemy tylko, że niepokalana chce, aby Polska wzmocniła się duchowo i aby promieniowała na cały świat. Niepokalana ma w tym plan. Widać, że chce mieć Polskę bardzo silną i wpływową na cały świat. Z powyższej wypowiedzi wynika doskonale, jaką Maksymilian miał świadomość i jakie miał różne oczekiwania. Przypatrując się całemu życiu świętego Maksymiliana, śmiało można dojść do wniosku, że najważniejsza dla niego była kwestia doprowadzenia do Boga każdego człowieka i jego zbawienia. Nie ogranicza się do granic swojej ojczyzny, cały świat dla Chrystusa. Pisma Świętego to wielka kopalnia wiedzy o nim samym, jego duchowości, wiedzy, przemyśleniach i receptach na poprawę jakości teraźniejszości, aby dobra była przyszłość. Miał on świadomość swojej ojczyzny, jej kondycji i potrzeb. Z jego wypowiedzi wynika, że kochał ją i była bliska jego sercu. Potwierdził to nawet w najbardziej dramatycznej sytuacji swojego życia, podczas oświęcimskiego apelu. Odpowiadając na pytanie komendanta powiedział: jestem polskim księdzem katolickim, zaświadczając dumą o swoim polskim pochodzeniu. Poświęcił swoje życie nie dlatego, że kochał ojczyznę Polskę, ale dlatego, że kochał człowieka, co potwierdziło się także i w samym bunkrze głodowym, kiedy pomagał swoim współwięźniom. Sprawa polska, miłość ojczyzny czy patriotyzm dla świętego nie były celem same w sobie. Widział coś dalej, głębiej. Sprawy ojczyzny i inne rzeczywistości dla niego miało być narzędziem czy sposobem własnego uświęcania, uświęcania innych, tak, aby zdobyć świat dla Chrystusa przy pomocy niepokalanej. Jego prawdziwą ojczyzną była ojczyzna w niebie. Wiele razy to powtarzał, dlatego też przez całe swoje życie, a szczególnie w ostatnich dniach swojego życia, często śpiewał w bunkrze głodowym swoją ulubioną pieśń: wkrótce już ujrzę ją w ojczyźnie mej błękicie. Drodzy Państwo, nie jestem specjalistą w dziedzinie nauk społecznych czy patriotyzmu, dlatego moje wystąpienie jest jakimś jedynie takim krótkim, cichym i nieuporządkowanym sygnałem, że problem ojczyzny w pismach świętego Maksymiliana należy potraktować poważnie i poddać głębokim kwerendom. Jak było już wcześniej powiedziane, pisma ojca Kolbego to wciąż nieprzebadana kopalnia wiedzy o nim samym i jego nauczaniu. Myślę, że warto, aby i specjaliści z dziedziny katolickiej nauki społecznej, pedagodzy kultury narodowej czy patriolodzy zajęli się tą sprawą i aspektem patriotyzmu w pismach franciszkańskiego męczennika, patrona naszych trudnych czasów. Da to jeszcze szerszy obraz świętego, którego nie znamy z tej strony, i zapewne położy kres wielu kłamliwym tezom i oskarżeniom kierowanym pod adresem głoszonych jego nauk i prowadzonej działalności. Chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że właściwie o tej jego wrażliwości na sprawy polskie mogą świadczyć fakty przechowywania różnych ludzi podczas rozpoczętej wojny w klasztorze, ukrywania ich, a także mało znany fakt i chyba już nie do zbadania, że obok Niepokalanowa istnieje takie miejsce, które nazywa się Niepokalanów Lasek. Jest to miejsce kilometr od klasztoru, które wykupił święty Maksymilian, część Puszczy Kampinoskiej od księcia Drucko-Lubeckiego, żeby wybudować tam tak zwany dom zdrowia dla braci. Nie było wcześniej urlopów zakonnych i bracia mogli tam chodzić na odpoczynek. I właśnie podczas wojny tam w tym domu zdrowia był punkt konspiracyjny. Lekarz klasztorny, nie pamiętam nazwiska, chyba Sankowski się nazywał, na płocie ponalepiał kartki, że jest tam powietrze choleryczne i malaryczne. Niemcy tam nie weszli nigdy, a w środku był punkt konspiracyjny. O tym wszystkim poinformował świętej pamięci ojciec Cecylian Niezgoda, kiedy Niepokalanów Lasek ruszył do remontów i zaczęto remontować ten dom.
dał informację, że na strychu mogą być ukryte różne rzeczy, broń, pieczęcie. Oczywiście to by wszystko się odnalazło tam. Szkoda, że nikt wtedy nie spisał jakiejś jego relacji na ten temat. Myślę, że to też taki sygnał, żebyśmy byli wrażliwi na takie informacje i gdzie się zbierali zawsze. Dziękuję bardzo za uwagę.